Wyrażamy solidarność z Polską. Jasne stanowisko Komisarza Unia Europejska Didier Reinders. Wyrażamy solidarność z Polską w sprawie sytuacji na granicy. Komisarz Unia Europejska Didier Reinders na posiedzeniu połączonych komisji senackich wyraził solidarność z Polską w kontekście sytuacji na granicy z Białorusią. Zaznaczył przy tym, że migrantów trzeba wspierać, bo to nie oni są odpowiedzialni za tę sytuację. Komisarz odniósł się też do kwestii praworządności w naszym kraju. Unijny komisarz, który od czwartku przebywa z wizytą w Polsce, w piątek spotkał się z członkami senackich Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wyrażamy naszą pełną solidarność z Polską wobec sytuacji na granicy i udzielamy pełnego wsparcia, powiedział Reinders. Zaznaczył, że Komisja Europejska podjęła kroki w sprawie dalszych sankcji wobec Białorusi. Zwrócił też uwagę, że migrantów trzeba wspierać, bo to nie oni są odpowiedzialni za tę sytuację, a po zakończeniu kryzysu trzeba wypracować nową politykę w sprawie migracji. Reinders Poszanowanie praworządności leży w centrum wartości europejskich podczas spotkania, w którym obok senatorów uczestniczyli też posłowie i zaproszeni goście, między innymi. Były prezes TK Andrzej Żepliński i były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Reinders podkreślał, że poszanowanie praworządności leży w centrum wartości europejskich, a gdy się praworządności zagraża, staje się to wyzwaniem dla gospodarczego ładu i całej Unii. Niestety ostatnie lata pokazały nam, że poszanowanie praworządności to nie jest pewnik nawet w samej Unii Europejskiej, powiedział Reinders. Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach Komisja Europejska ma instrument, który umożliwia badanie stanu praworządności we wszystkich krajach Unii według tych samych kryteriów, a jest nim coroczny raport ke o stanie praworządności. Głównym celem tego raportu jest, aby ustalić kulturę dialogu w Unii Europejskiej. Dlatego dobrze, że mamy dziś możliwość porozmawiania o tym raporcie, powiedział. Komisarz dziękował za wkład w powstanie raportu o stanie praworządności 20 lipca tego roku, mówił Reinders, KE przyjęła drugi taki raport. Komisarz dziękował wszelkim polskim władzom za wkład w jego powstanie, a także przedstawił zebranym kluczowe ustalenia raportu, jeśli chodzi o Polskę. Zaznaczył, że raport wskazuje, iż ostatnie reformy w wymiarze sprawiedliwości są powodem poważnego niepokoju. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości po 2015 zwiększyły wpływ władzy wykonawczej na system wymiaru sprawiedliwości, na szkodę sądownictwa. Reformy te, przypomniał, skłoniły kiedy do uruchomienia procedury z artykułu 7 traktatu o Unia Europejska. W kwietniu 2021 KE skierowała Polskę do TSUE w świetle nowej ustawy o sądownictwie, ponieważ podważa ona niezawisłość sędziów i jest niekompatybilna z prawem unijnym, mówił. Reinders powiedział też, że w raporcie jest również mowa o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa Nadal działa pomimo kwestionowanej niezależności. Ponadto, mówił unijny komisarz, K. jest głęboko zaniepokojona ostatnimi orzeczeniami polskiego TK z 14 lipca i 7 października. Orzeczenia te podważają podstawy Unii Europejskiej i są wyzwaniem z punktu widzenia jedności europejskiego porządku prawnego. Naród polski musi być w stanie polegać na sprawiedliwym traktowaniu w systemie sądowniczym, tak jak każdy inny obywatel europejski. Nie pozwolimy na to, aby nasze wspólne wartości były narażane na szwang, mówił komisarz. Naciskam na dwie podstawowe wartości, które są tłem Unia Europejska: prymat prawa unijnego i wiążący charakter wszystkich orzeczeń CUE, który jest najwyższą instancją Unii Europejskiej, podkreślił. W procesie akcesji to było określone bardzo jasno, dodał. Raport podkreśla jednocześnie, mówił Reinders, że polski rynek medialny jest zróżnicowany, ale interesariusze obawiają się przejęcia dużej części prasy przez koncern PKN Orlen, zaniepokojenie budzą też propozycje ustawodawstwa podatkowego niesprzyjające dla mediów. Mówił również. Że szybkie przyjmowanie ustaw uzasadniane pandemią jest wykorzystywane nie tylko do walki z pandemią, tak przyjmowane są także poważne zmiany w sprawie wymiaru sprawiedliwości, a takich tryb ich przyjmowania umożliwia brak konsultacji z interesariuszami. Pojawiają się też, dodał komisarz, ogólne problemy związane z prawami kobiet i atakami na grupy LGBTQ. Reinders zaznaczył, że jest zdeterminowany, aby w przyszłości przedyskutować takie raporty ze wszystkimi państwami. Pytanie Izby Dyscyplinarnej SN 14 lipca TK, rozpatrując pytanie Izby Dyscyplinarnej SN, orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków w tymczasowych sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. 7 października TK orzekł, że przepis traktatu o Unia Europejska w zakresie, w jakim przyznaje sądom krajowym kompetencje do pomijania w procesie orzekania przepisów konstytucji oraz orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących uchylonych przez Sejm lub uznanych przez TK za niekonstytucyjne, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska 4 lipca 2021 rok Zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. K. podała wówczas że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału pod koniec października CUE poinformował, że Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 milionu euro dziennie, licząc od dnia dorączenia tego postanowienia do dnia zastosowania się do lipcowego postanowienia. Wcześniej, we wrześniu bieżący rok, CUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i nie zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni turów. Na początku tygodnia prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do TK dotyczący przepisów, na podstawie których CUE nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni turów i izby dyscyplinarne Jesen.